trzymał do rzutu. A, no tak, sklepik, sklepik, oni bardzo przepraszają. Nic z tego nie rozumiem, ale to lepiej dla mnie. Im nie wiem, tym jestem spokojniejsza i na pewno nie będę główną bohaterką wieczornych wiadomości. Na tym etapie początkowo czuć jeszcze więź i uwielbienie dla nauczyciela. Im później, tym ciekawiej. Szczególnie wtedy, gdy ktoś podał pomocną dłoń, zachęcił pochwałą, zrozumiał naszą niemoc. To, że w końcu dotarliśmy do brzegu wydarzeń złożonych z dni, miesięcy i lat, zawdzięczamy właśnie wam, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły. Pamiętajcie, że czasem pomimo naszego braku pokory naprawdę was podziwialiśmy. Tych, którzy literę prawa potraficie łączyć z literą serca. Szanowaliśmy was, bo do wiedzy naukowej dokładaliście mądrość życiową. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy wymagając, umieli zastosować taryfę ulgową i rozumieli, że uczeń, jak i dorosły, ma dobre i złe dni. Tak szybko upłynęło tyle lat, na których nie zapomni żadne z nas. To chwile rozwijania się jak ptak, nauki i radości. Pomyślności płynęły pani lata zasłużonej emerytury.
Jeszcze raz Wam życzę wszystkiego dobrego na wakacje. Nie zapomnijcie, nie zapominajcie o swoim bezpieczeństwie, abyśmy się tutaj mogli spotkać. I ważna informacja dla Was już dopiero 4 września. Kończąc, zakończę tradycyjnym rok szkolny 2022 na 2023 uważam za zakończony.